Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was powitać w nowej, niezwykłej serii na moim kanale, czyli Mad Max. Słuchajcie, moi mili, ja jestem naprawdę podekscytowany tą grą i stwierdzam tylko tyle, że wygląda ona naprawdę świetnie. Gra się świetnie, jak do tej pory, a Facebookowi, ci co oglądali dzisiejszego infovloga, zapewne wiedzą, że... No, było ciekawie z tym Mad Maxem. Słuchajcie, na początku pokażę wam ustawienia graficzne, bo to się zapewne zapytacie. Wszystko jest na wysokie, wszystko jest powłączane i tak dalej, bo gra jest tak dobrze zoptymalizowana, że na mojej karcie graficznej przy nagrywaniu frapsem, co jest wielkim wyczynem, ma cały czas 60 FPS-ów, więc wygląda i zachowuje się naprawdę świetnie. Niestety... Nie wiem dlaczego i nie wiem, czy to się gdzieś... Okej, dobra, słuchajcie, wlazłem zawartość do pobrania i to chyba nie był dobry pomysł. Wiecie co, kurczę, bo tutaj jeszcze pamiętam, że jak odpaliłem grę po raz pierwszy, to był taki fajny filmik, ale... Nie mam zielonego pojęcia, gdzie go znajdę. Chyba go nie znajdę. Dobra, słuchajcie, startujemy sobie z nową grą, nie przedłużamy. Zobaczycie wszystko, co jak. Ja sobie tutaj tylko usunę zapis gry. Czas rozgrywki 10 minut, tak, bo to już jest drugi zapis, bo nagrywałem wam, ale się spierdzieliło. Prądu zabrakło. No ale dobra, startujemy z Mad Maxem. Teraz jeszcze będzie chwila bez rozmów. Ja mam... A, jest, jednak są rozmowy, dobra. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Castell. Dobra, słuchajcie, ja filmu Mad Max niestety nie oglądałem tego nowego. Ten stary oglądałem, natomiast tego nowego niestety nie. Ale chyba będę musiał go obejrzeć i zobaczyć co i jak, bo może troszeczkę mi to pomoże, wiecie, w fabule i tak dalej. Swoją drogą, podobna broń jest z tego co pamiętam w Dying Light'cie chyba. A to jest, powiem wam szczerze, dziwne, że on to przeżył i że jeszcze miał siłę, bo z reguły jeżeli się uszkodzi mózg w ten sposób, to wiecie o co chodzi, nie? On się nie może ruszyć.
nic nie może zrobić tak na dobrą sprawę. On się tu jeszcze, kurczę, skubaniec ogarnął. Swoją drogą, jeżeli ktoś z was wie, jak nazywa się ten utwór, niech mi napisze w komentarzu, bo jest genialny. Chociaż ja może sobie jakiegoś soundtracka znajdę. A, no i słuchajcie, jeżeli chcecie zakupić grę, to linka macie na dole. Dzięki tutaj firmie Move mogę dla was nagrać tą serię, także wielkie, wielkie dzięki. No i psiak jest nasz. Raczej już chyba. No dobra, odzyskaliśmy kontrolę nad Maxem i słuchajcie, gra na dzień dobry już widać, że jest naprawdę świetnie zoptymalizowana. Słuchajcie, jak na wymagania, które tam są w internecie, to myślę, że spokojnie na jakiś o połowę słabszych kompach niż mój, wydaje mi się, że bez większych trudności pójdzie wam ta gra, bo jest naprawdę świetnie zoptymalizowana. Rzadko się zdarza, że na moim komputerze gra jakaś nowa, która wyjdzie na najwyższych ustawieniach, działa na 60 FPS-ów, więc to jest naprawdę nie lada wyczyn, ale jest naprawdę świetnie według mnie zrobiona. Graficznie może aż tak bardzo super turbo nie powala, ale ma swój klimat i to jest chyba najważniejsze. Dobra, woda. Korzystaj ze źródeł wody, aby napełnić manierkę. Pies, pijesz wodę? Dobra, napełniamy manierkę. I słuchajcie, manierka i pozyskiwanie wody działa jak apteczki. Zresztą nawet teraz będziecie tak, zdrowie. Pij z manierki, żeby przywracać zdrowie Maxa, więc oczywiście łykniemy sobie. No i zdrowie, jak widzicie, nam się napełniło. Swoją drogą pokażę wam jeszcze mapę. Tutaj się oddała. Słuchajcie, mapa jest naprawdę gigantyczna. I powiem wam tylko tyle, że tutaj będziemy sobie to ogarniać w ten sposób, że misje poboczne będziemy sobie robić na live'ach. Także polecam wam też zasubskrybować mój kanał na Hitboxie. Tam będziemy sobie kontynuować misje poboczne, ale oczywiście archiwa będą na YouTubie z reguły z rana, także bez większych trudności, mam nadzieję. Także będziecie mogli sobie obejrzeć, jeżeli nie widzieliście, wiecie czego. I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. You are the driver. Chumbucket is your man. I'm your man. Yes, I am. Do you have a vehicle that can take you to your car? I do, say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Chumbucket. Trochę nie wiem, czemu mi takiego Golluma przypomina, ale dobra. Dobra, mamy wpis o Chumbuckecie. I can make you become steel real, my angel. I can build your corpus and ignite your sacred fuel. True, but only the warrior saint can drive you. Yeah? That is why you send him my way. Dobra, tutaj mamy oczywiście kompendium wiedzy o całej grze, także tutaj przeczytam wam informacje odnośnie Chumbucketa. Chumbucket to zdziwaczały mechanik z pustkowi, który mieszka w regionie Białej Równiny. Pewnego dnia podczas poszukiwania części silnikowych zauważył przez swoje dalekopatrzałki walkę Maxa ze Skrotusem i bojowcami. Uznał wtedy, że jego spotkanie z samotnym wojownikiem nie jest dziełem przypadku. Przeszłość Chumbucketa pełna jest niejasności. Wiadomo, że pochodzi z czarnego miasta, lecz został z niego wygnany, mimo iż uważano go powszechnie za bardzo zdolnego mechanika. Długi czas spędził samotnie na pustkowiach, handlując od czasu do czasu z osobami pokroju Jetta czy Krwistobrodego. Nie wiem zupełnie, kto to jest, ale na pewno się
dowiemy. W starym statku urządził warsztat i rozpoczął tam budowę pojazdu. Uważa się za proroka w swojej dziedzinie dziwacznej samochodowo-mechanicznej religii. Chumbucket twierdzi, że oddaje cześć bóstwu, które zwie aniołem zapłonu, a także innym pomniejszym istotom o podobnej charakterystyce. Wierzę, że wybrano go z pomocą Maxa, którego zwie świętym wojownikiem, zesłanym przez anioła zapłonu, zbudował najwspanialszy z pojazdów Magnum Opus. Chumbucket ma swój fanatyczny cel. Max zaś potrzebuje nowego samochodu. Ponieważ ich cele są zbieżne, postanawiają zbudować Magnus Opus razem. Jeżeli chodzi o kompendium, to tutaj mamy jeszcze, widzę, z Krotusa i samego Maxa, to możemy w sumie sobie też przeczytać. Max, samotnik uciekający przed samym sobą i swoją przeszłością. Gdy ludzkość chyliła się ku upadkowi, jego rodzina stała się ofiarą bezsensownej przemocy. Od tamtego czasu nieustannie podróżuje, żyjąc z dnia na dzień. Zainteresowany wyłącznie przetrwaniem, nieustannie prześladowany wypaczonymi wspomnieniami, dźwiękami i wizjami. Już dawno by się poddał i przestał walczyć, a nawet oddychać, ale jego ciało na to nie pozwala. Wyuczona walka o przetrwanie stała się dla niego odruchem bezwarunkowym. Zagubiony umysł Maxa stworzył mityczny obszar, który nazywa równinami spokoju. Wierzę, że tam ukoi swój ból oraz uciszy duchy przeszłości. Max jeździł swoim starym samochodem Interceptorem, czyli czarno-czarnym. Stanowi on integralną część jego osoby i jest mu niezbędny do przetrwania na pustkowiach. Gdy Interceptor zostaje odebrany, wszystko się zmienia. Max jednak jak zwykle idzie dalej i znajduje sposób, by przetrwać. No i mamy jeszcze informacje o Skrotusie. O, wow, tu jest jeszcze więcej. Scabrus Scrotus, syn wielkołystego Joey, brata Rictusa Erectusa. Rictusa Erectusa, brzmi jak Rictus Sempra. To budzący lęk bezlitosny wódz obwołany obrońcą Czarnego Miasta. Od wczesnej młodości zapowiadał się na wspaniałego wojownika. Szybkość, siła i odwaga czyniły z niego doskonałą maszynkę do zabijania. Pierwszego przeciwnika zabił w wieku 7 lat podczas treningu. Tak wkroczył na drogę podboju i zaczął zabijać nie tylko swoich wrogów, ale też sparring partnerów i instruktorów. Jako nastolatek szlifował swoje umiejętności podczas wyścigu śmierci między Czarnym Miastem a farmą ołowiu. Najlepiej czuje się na pustkowiach w wirze ciągłej walki, miażdżąc tych, którzy z trudem ułożyli sobie życie i zabierając im dorobek całego życia. Płytka egzystencja na dworze Cytadeli na pewno go... napawa go od razu, dlatego też stworzył ze swojej armii bojowników najpotężniejszą siłę na pustkowiach. Podczas wojen o pustkowie Skrotus pokonał doktora Dementusa, gdy Czarne Miasto wróciło pod kuratelę wielkoistego Joey. Skorbus uczyniono jego nowym obrońcą i administratorem kierującym wszystkim jego oddziałami i całym wojskiem, czyli jednym słowem generałem. Okrucieństwo i bezwzględność Skrotusa są wręcz legendarne, tak jak i jego skłonność do makabrycznych zachowań w stylu przyozdabiania pasa uciętymi ludzkimi głowami. Tu chyba nawet jakaś głowa jest widoczna na jego awatarze. Czy chwalenie się złowrogiem i ostrym jak brzytwa suspensorium o falistycznym kształcie. Falicznym kształcie. Co to jest faliczny kształt? Jego złożona z bojowców armia jest mu ślepo oddana i gotowa spełnić każdą, nawet najbardziej upiorną zachciankę. Wszędzie w okolicach Czarnego Miasta znaleźć można oznaczenia jego terytorium, straszaki oraz obozowiska jego podwładnych, które stale zapewniają Czarnemu Miastu nowych żołnierzy. Dobra, tutaj słuchajcie, mamy... Aha, czyli mamy dostępne tylko kompendium i widzę, że nic więcej. Mamy trzy postacie. Tu mamy oczywiście jeszcze do zebrania archanioły i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego jest, ale dobra. Idziemy do Chumbucketa zobaczyć, co on tutaj kombinuje. Coś z tym chyba psem robi. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Dobra, mamy coś przegryźć, tak? Pytanie tylko. O, czekajcie, tutaj mamy żarcie. Przytrzymaj, zjedz. Dinki-di, żarcie. Ale dobre, korzystaj ze źródeł żywności, żeby szybko odzyskać zdrowie. No to całkiem spoko. Czy my tutaj jeszcze coś znajdziemy? No to na pewno lepsze od robaków, Max. Także easy peasy.
No dobra, no to w takim razie idziemy szukać kabla. Aha, możemy sprintować, dobra. Chyba był jeszcze przewrót, tak. Pod tym triggerem mamy przewrót. Bumperem właściwie, nie triggerem. Dobra, przeszukaj ciała, żeby znaleźć złom i amunicję. Amunicja do strzelby, nice. Do wspinaczki mogą służyć specjalnie oznaczone obiekty. Aha, czyli tutaj nie działa to w ten sposób, że możemy wspiąć się wszędzie, jak w przypadku na przykład asesyna. Tylko tutaj musimy szukać konkretnych obiektów. Celowanie i strzał. O, wow, czekajcie, bo coś... Tutaj możemy użyć walki wręcz. Ja już tu co prawda wiem, o co chodzi. Ale to zaraz jeszcze zobaczycie, bo tutaj szkoda jest marnować amunicję na tego jednego typa na początku, zważywszy, że mamy chyba tylko jeden nabój. Więc ja sobie ten nabój zostawię tutaj na tych typów. Zresztą mamy broń typu shotgun, także to będzie lepiej, bo będziemy mogli dwóch na raz zadźgać. Dobra, tutaj mamy informacje odnośnie walki wręcz, ale to ja wam zaraz wszystko powiem. Fuck! Nie tak to miało... Aha, dobra, zrobiłem tego. Dobra, podjarałem się, to nie miało tak wyglądać. Chodźcie, panowie. Kurde, jednego zabiłem. God damn it. I zobaczcie, tutaj możemy wystosować kontrę, jak oni biją. I każdy nasz atak, który jest po kontrze, będzie silny. Dodatkowo mamy możliwość właśnie mocnego ciosu. I to wystarczy po prostu tylko przytrzymać X. Tu jeszcze widzę jakiś frajer. Właściwie dwóch frajerków. Zaraz sobie ich... Czekajcie, przytrzymujemy i oczywiście mamy nieco mocniejszy atak, ale walka jest tutaj naprawdę świetna. Mi się podoba i styl, mechanika walki jest naprawdę świetnie zrobiona moim zdaniem. I fajnie to wygląda, bo są właśnie elementy typu slow motion i takie jakieś inne różne pierdółki. Całkiem spoko. Dobra, mamy znaleźć kabel. No dobra, mamy kabel. I teraz tak, tutaj powinien nam wyskoczyć zaraz tak. Używa informacji o miejscu, żeby szybko sprawdzić liczbę opcjonalnych elementów tej lokalizacji. Przytrzymujemy po prostu tego analoga i mamy opcjonalnie złom. Musimy znaleźć dwie części złomu. One są, jak widzicie, tutaj zaznaczone takimi kołami zębatymi, tylko że to trzeba się dokładnie rozejrzeć, bo niestety nie zawsze jesteśmy w stanie to dostrzec. Ja na przykład z tym miałem duży problem, jak tutaj na początku ogarniałem, niestety. Ale nie jest źle. Trzeba po prostu widzieć, mieć oczy dookoła głowy, ale to niestety nie zawsze jest takie hop do przodu. Dobra, mamy miejsce splądrowane w 100%, także teraz możemy wrócić się do... dostarcz Chamowi? Ja chcę Chambucket na niego mówić. Chambucketowi musimy dostarczyć kabel. Do łazika. Tylko zastanawiam się, dlaczego mam 0 amunicji. Poprzednio jak grałem, miałem 3, a teraz mam 2 i nie wiem za bardzo, co tutaj się wydarzyło. No ale to... Tam jest Chambucket? Okej. Dobra, idziemy do Chambucketa. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek też będzie takim swojego rodzaju prologiem, także skończymy w pewnym momencie, ja wam powiem w którym. Po prostu się pożegnamy. Aha, rozumiem, że pies nazywa się Dinky Dink. Tak? Czy Dinky Dink? Praise be! Praise be! Biedny psiak. My buggy's just over here. Follow me. Dobra, idziemy do łazika. I tutaj widzę chyba odkrywanie lokacji. Ja nie wiem, czy tutaj będzie na tyle otwarty świat, żeby można było sobie wszystko zwiedzić, ale wydaje mi się chyba, że tak. Jeszcze zerkniemy, czy czegoś nie ma. O, dobra, mamy łazik. Easy, dog. Easy. No, jaki fajny. Rev it up and go, Saint. The buggy's humble, but she can haul. Dobra, mamy gaz, hamulec... Aha, czyli tutaj mamy to, dobra.
Zobaczymy, jak się będzie jechało, ale na razie widzę, że jest całkiem spoko. Tutaj też, jak widzicie, wiem, że oni mówią, ale jak widzicie, mamy tutaj też poziom paliwa, więc to raczej nie będzie takie hop do przodu, jak jeździmy autami. Czy właściwie łazikami. No i dobra. Idź, żeby zacząć bakietem do punktu obserwacyjnego. Okej. He's a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself, you see. Yeah, but he's not here now, you see. I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, wait, please, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come, come, come with me. We mustn't be seen. I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. No i całkiem spoko. Misja fabularna ukończona. Dzikus, mój samochód przepadł, bo więcej skrótuza pocięli go na złom. Potrzebuję nowego wozu i to szybko. Czym ten dziwi, szalony mechanik może mi pomóc? No dobra, mamy oczywiście lornetkę, także możemy sobie tutaj badać co i jak. Nie, ale słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Lorneteczka też całkiem spoko. Dobra. No i mamy opis lornetki. Lornetka jest maksowi niezbędna do przeżycia. Z jej pomocą może badać okoliczne obszary i oceniać sytuację taktyczną, gdy zbliża się niebezpieczeństwo. Umożliwia mu ona namierzenie wrogich pozycji, wyszukanie słabych punktów przeciwników, a także przedmiotów, które mogą eksplodować lub w inny sposób zapewnić mu przewagę. Dobra, mamy też odnośnie, widzę, manierki, jeżeli chodzi o kompendium. No to myślę, że manierka czy strzelba, no to nie będziemy tutaj jakoś w to bardzo się, że tak powiem, wiecie co, zagłębiać. Tutaj mamy oczywiście informacje o postaciach, ludzie z Krotusa, padliniarze, szekale, miejsca, narzędzia i broń. Jak widzicie, troszeczkę szybko się to zapełniło w procentach, ale tutaj chyba nie ma jakoś dużo... Udaj się do kryjówki, czuma. Dobra, moi drodzy, ale nie. Dzisiaj, na dzisiaj myślę, że to by było na tyle. Taki wstępniaczek macie, poznaliście całą tą historię, bo ja do tego momentu zniszczenia i zapomnienia przez Maxa czarno-czarnego postanowiłem, że tutaj w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. W następnym odcinku udamy się ze Chumbucketem do jego bazy i zobaczymy, co tam będzie się działo. Także ja wam wszystkim na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam wielką nadzieję, że seria z Mad Maxa wam przypadnie do gustu, bo ja jestem po prostu tą grą zachwycony póki co. Więc mam wielką nadzieję, że ta seria będzie fajna, przyjemna, będzie się w nią fajnie grało, nie będzie mojego narzekania. Chyba. I innych oczywiście pierdół. Także ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Napiszcie mi w komentarzu, co o grze sądzicie. I wpadnijcie też na moje social media, Facebook, Instagram, Twitter, dogry.pl i wszystko inne. Wszystko macie tam w opisie. A co do live'ów, to jak odblokują nam się jakieś misje poboczne, większa część, to będziemy je oczywiście robić. Także ja wam na dzisiaj wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.